Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Kapi, tam was po naprawdę długiej przerwie. Wozo serii zwiedzajmy map do Farminga 22. Mamy mapkę boczkowo 1989. No kurde, no co ja wam będę mówił? No mapka już u mnie jest 2 tygodnie w górze, ale po prostu takiej chęci nie było, żeby nawet wejść i pewnie nagrać 5 minut odcinka. No po prostu, nie, to jest. Powiem wam tak, dużo się dzieje teraz w życiu. Trochę się poukładało, trochę się posrało. Ale kurde, tak na YouTube'a nie miałem chęci. Wczoraj z Miaskiem nagraliśmy odcinek, który będzie jutro w niedzielę. Z naszej zielonki, która już powoli kończymy, bo to naprawdę długo nie było odcinka. A codziennie graliśmy, chociaż po troszku, praktycznie na codziennie. Z różnymi przerwami, ale już tam kończymy praktycznie już save'a. No jak wiemy, też już mamy nowego farminga w listopadzie, tak już pewnie tych map za dużo nie będzie. No ale zobaczymy, może coś się jeszcze wygrzebie. Więc lecimy z opisem. A ja wam pokażę PDA mapy standardowo. Bardzo mała polska mapa boczkowa 1989, przekonwertowana z farminga 19. Mapa zawiera jeden skup handlarza zwierzętami, jedno gospodarstwo statyczne, 8 pól, jedną łąkę. Niestandardowe oświetlenie, jeśli wam się nie podoba, możecie je zmienić modyfikacją, która znajduje się na ModHubie. Mapę trzeba wypakować, przy rozpoczynaniu rozgrywki trzeba wybrać moda Sealing Station Gold, w przeciwnym razie nie będzie wam działał skup. Pozdrawiam Kapiego, jeśli właśnie to czyta. Także pozdrawiam również King Johnny. Dzięki za pozdrowienia. Także tutaj widzę, że chłop wie, że ja będę czytał te opisy. Także pozdrawiam jak najbardziej. No mówię, ja to już miałem 2 tygodnie temu, spokojnie nagrać. Ale wyszło jak wyszło. Co my tutaj mamy? Respimy się w tym miejscu. Mamy malutką mapę, tak, 8 pól. Malutką mamy mapę z górami, z dołkami. Także różny tutaj jest zróżnicowany teren. PDA no tutaj trochę nie oddaje, co prawda. No i co, tu mamy pewnie to statyczne gospodarstwo, to właśnie jedno. Ja z tego co pamiętam tego modu chyba nie wgrywałem. Chyba nie wygrywałem, bo ja jakoś nie lubię, kurde, ja nie lubię map, gdzie wymagane są mody. Nie lubię tego pobierać, bawić się, cudować. Także no tutaj oprócz tego statycznego gospodarstwa nie mam nic. Tu możliwe, że coś jest, nie wiem, ja raczej nie wygrywałem tej modyfikacji. No ale tak mapka wygląda, tak? Także ile my tu mamy? Mamy tutaj 2 minuty. Mogłem to oczywiście nagrać, no ale cóż, no nie było chęci. Grałem w farminga, na chęci nagranie miałem. Ale tak, no to po prostu jakoś, no cienko. Coś tam jeszcze może wyjdzie właśnie z tych zielonych jełopów z tamtej serii. Ale tam już kończymy, robimy przerwę trochę z farmingiem. I powoli czekamy na nowego. Teraz wiadomo, wakacje, ale powiem wam, że tak się zająłem robotem, że to masakra. Także to tyle, no nie wiem co tutaj oceniać. Łączki mamy, kontrakty mamy, nawet jakiś kontrakt. Więc spoko, nie mamy tutaj polskich imion i nazwisk. No ale cóż, może jakąś jeszcze mapkę wygrzebię. Teraz jak patrzyłem, żeby tutaj właśnie na Les Portalu sobie znaleźć tą mapkę i opis wam przeczytać, no to nic nowego polskiego nie widziałem. Tam jakieś aktualizacje ewentualnie. Tak, zborowskie chyba tam aktualkę dostały szpakowo tak samo, bo teraz jeszcze ma być jakiś update szpakowa. No także tak to sobie wygląda. Także dzięki wam serdecznie za oglądanie, miłego weekendu wam życzę i trzymajcie się, na razie, cześć.